Drodzy widzowie, serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu pod tytułem Arystokracja i ziemiaństwo wobec odzyskania niepodległości i budowy nowoczesnej II Rzeczpospolitej. Film powstał w ramach projektu Wojewody Podkarpackiego pod tytułem Wolna Niepodległa, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat zjednoczenia i odbudowy suwerennego państwa polskiego po 123 latach zaborów. W ciągu zaledwie 3 lat po odzyskaniu niepodległości w Polsce utworzono silną armię, zbudowano od podstaw administrację i uchwalono demokratyczną konstytucję. Budowano drogi, domy, szkoły i szpitale. Rozwijano kulturę i sztukę, usiłując minimalizować efekty wynaradawiania prowadzonego przez zaborców. Wielokrotnie w literaturze podkreśla się wiodącą rolę inteligencji w tworzeniu podstaw ustrojowych i gospodarczych oraz odtworzeniu sił zbrojnych i aparatu urzędniczego II Rzeczpospolitej. W tym procesie ważną rolę odgrywali pochodzący z Podkarpacia potomkowie rodów arystokratycznych, szlacheckich i ziemiańskich. Dzięki odpowiedniemu zapleczu ekonomicznemu, międzynarodowym kontaktom oraz tradycjom kreowania i kształtowania życia publicznego pełnili oni rolę lokalnych liderów społecznych, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i kulturalnego naszego regionu. Rodziny arystokratyczne, szlacheckie i ziemiańskie oraz ich majątki były często miejscem, do którego sprowadzano nowe rozwiązania cywilizacyjne i innowacje techniczne z zachodniej Europy. Odbywało się to zwykle dzięki studiom młodych ziemian i arystokratów na uczelniach zachodnich, praktykom w majątkach na zachodzie, kontaktom gospodarczym czy podróżom zagranicznym. Działania swoje prowadzili na wielu polach – gospodarczym, politycznym, charytatywnym, edukacyjnym czy kulturalnym. Niemal w każdej rodzinie arystokratycznej, szlacheckiej i ziemiańskiej można znaleźć postacie zaangażowane w wydarzenia znane z podręczników historii. Postacie, które współtworzyły dzieje Polski i wpływały na ich bieg. Dlatego film ten nakręcono we współpracy z ważną dla Podkarpacia instytucją kultury, jaką jest Muzeum Zamek w Łańcucie. Łańcut bowiem w okresie międzywojennym był miejscem z dumą pokazywanym przez ówczesne władze polskie jako jedna z wizytówek znanej, niepodległej Polski. Gośćmi bywali tu nie tylko dyplomaci, ale także koronowane głowy, przedstawiciele państw obcych, zagraniczni politycy, uczeni, dziennikarze byli w pałacu oficjalnymi gośćmi rządu polskiego. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Łukasz Chrobak. Jestem pracownikiem Muzeum Zamku w Łańcucie. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku było zwieńczone długotrwałym procesem działań politycznych, ekonomicznych, kulturalnych oraz wojskowych, w których niemały udział miała nasza arystokracja. Temat ten jest niestety zbyt szeroki, żeby w tym krótkim materiale filmowym opowiedzieć o całej historii odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasze Podkarpacie może pochwalić się wieloma przykładami arystokratów, ziemian, którzy wnieśli bardzo wiele w proces odzyskiwania niepodległości. Wielu z nich tej upragnionej wolności nie doczekało, ale ich praca, ich dążenia zaowocowały odzyskiwaniem upragnionej niepodległości, budowy nowego państwa polskiego, II Rzeczypospolitej. Znajdujemy się w zamku w Łańcucie. To nieprzypadkowe miejsce, tym bardziej, że pierwszy ordynat łańcucki, hrabia Alfred Potocki, zapisał się w annałach historii jako doskonały gospodarz i przemysłowiec. W swoim życiu wybudował kilka zakładów przemysłowych i całkowicie zmodernizował majątek łańcucki. Aby uchronić
swoje dobra przed parcelacją, podziałem, stworzył niepodzielną ordynację łańcucką w 1830 roku. Zmienił zupełnie technikę uprawy roślin, podnosząc wydajność tych ziem, a tym samym i również podniósł zyski. O czym się nie pamięta, wybudował jedną z pierwszych cukrowni w Galicji, cukrownię w Łańcucie w 1835 roku. Następnie cukrownię w Wieżawicach. To były jego największe sukcesy ekonomiczne. Rozbudował ponadto fabrykę wódek, likierów i rosolisów. Po uwłaszczeniu chłopów hrabia Alfred Potocki wykorzystał pieniądze z odszkodowania na modernizację zakładów przemysłowych i zmianę sposobu gospodarowania ordynacją łańcucką. Przeszedł z gospodarki pańszczyzny zdzierżawianej na gospodarkę czynszową. Odczynszował chłopów. Dzięki temu majątek łańcucki przetrwał kryzys gospodarczy połowy XIX wieku i szybko, dynamicznie się rozwijał. Śmierć Alfreda Potockiego nie przerwała pasmo sukcesów ekonomicznych ordynacji łańcuckiej. Hrabia Potocki nie był politykiem, ale był mocno zaangażowany w szerzenie idei rozwoju przemysłu w Galicji, w zaborze, który był mocno zacofany. To on działał w tym kierunku, aby stworzyć polski kredyt inwestycyjny w tej części ziem polskich. Ponadto brał udział w tworzeniu Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego, które miało zrzeszać obecnych bądź przyszłych przemysłowców bądź właścicieli ziemskich. Jego syn, Alfred Józef Potocki, drugi ordynat łańcucki, był nie tylko dobrym gospodarzem, podobnie jak jego ojciec, ale również był wielkim politykiem. Pełnił różne funkcje. Jedną z najbardziej istotnych była funkcja premiera rządu austriackiego w latach 1870-1871. Oprócz tego był marszałkiem Sejmu Krajowego we Lwowie, był członkiem Izby Panów Rady Państwa w Wiedniu oraz był namiestnikiem Galicji. W czasach, kiedy autonomia galicyjska dopiero się rozwijała, można powiedzieć, że Alfred Józef Potocki stał na straży tej autonomii i działał i dążył do tego, aby nie drażnić jednego z zaborców, czyli Austriaków. Był przeciwnikiem powstań, ale miał inną wizję, że pracą u podstaw, współdziałaniem z Austriakami będzie można stworzyć tyle polskości, ile na to autonomia pozwoli. Zarówno Alfred I Potocki, jak i jego syn Alfred Józef Potocki nie doczekali odzyskania niepodległości. Ich działania były niezapomniane przez wiele, wiele dekad. Ostatni ordynat łańcucki hrabia Alfred Antoni Potocki gościł w swoim zamku w Łańcucie przedstawicieli krajów ościennych, jak Parę Królewską z Rumunii czy Księstwo Kentu, księcia Jerzego i Marinę w 1937 roku. Tutaj, przed bramą zamkową, ordynat i zaproszeni goście uwiecznili chwilę spotkania na wspólnej fotografii. Jego młodszy brat, hrabia Jerzy Potocki, służył na froncie podczas I wojny światowej. Tuż przed jej zakończeniem odszedł ze służby w armii austro-węgierskiej. Krótko po tym, kiedy odradzała się niepodległa Polska, wstąpił do Wojska Polskiego w grudniu 1918 roku. Na początku 1919 roku został wysłany ze specjalną misją do Budapesztu w celu uzgodnienia transportu broni i amunicji pozostawionej przez 9. Armię Feldmarszałka Mackensena i przewiezienia jej do Polski. Problemem byli Czesi, którzy nie zgadzali się na transport broni i amunicji do naszego kraju. Dzięki wstawiennictwu hrabiego Potockiego amunicja ta trafiła ostatecznie do Polski. Podobny problem z amunicją jeszcze raz powtórzy się w 1920 roku. Józef Piłsudski bardzo szanował osobę Jerzego Potockiego. W połowie 1919 roku Jerzy Potocki stał się jednym z adiutantów pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Jerzy Potocki bardzo blisko zaznajomił się z księciem Stanisławem Radziwiłłem, który zginął w następnym roku w okolicach Kijowa.
latem 1919 roku Jerzy Potocki przeprowadził armię atamana Semena Petlury w okolice Kowla, dzięki czemu uratował armię ukraińską przed zagładą ze strony Białej Armii generała Denikina. Jerzy Potocki, widząc, że sytuacja na froncie zaczęła się pogarszać w 1920 roku, na jego prośbę zwolniono go ze służby w adiutanturze. Został wysłany na front i w ciągu kilku miesięcy przeszedł szlak bojowy spod Augustowa po Stołpce i Lidę. Walczył z Litwinami, walczył głównie z bolszewikami i brał udział w szturmie na Lidę. Otrzymał za udział na froncie Krzyż Walecznych i zakończył służbę jako rotmistrz Wojska Polskiego. Ostatecznie w 1922 roku zwolnił się ze służby w wojsku, a następnie oddał się służbie dyplomatycznej. Na początku wypełniał różne tajne misje dla marszałka Józefa Piłsudskiego. W latach 30. został przez niego wysłany do Francji, aby zbadać, czy rząd francuski będzie chciał razem z Polską przeprowadzić wojnę prewencyjną, aby powstrzymać zbrojenia Rzeszy Niemieckiej. W 1933 roku został mianowany ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. Misja ta trwała bardzo krótko z racji tego, że Włochy rozpoczęły rozmowy z hitlerowskimi Niemcami o podziale Europy. Niestety w tych rozmowach również brały udział Wielka Brytania i Francja. Następnie marszałek Piłsudski wysłał Jerzego Potockiego do Ankary, do Turcji. Przez jakiś czas Jerzy Potocki był ambasadorem Polski właśnie w tym kraju. Ale drugim zadaniem było nawiązanie dobrych relacji z prezydentem Mustafem Kemalą Atatürkiem. Józef Piłsudski liczył na to, że Potocki przekona Atatürka do zawarcia porozumienia skierowanego przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Turcja, która zachowała neutralność, nie była tym paktem zainteresowana. W 1936 roku Jerzy Potocki został wysłany z kolejną misją. Tym razem został nowym ambasadorem Polski w Waszyngtonie. To dzięki jego staraniom polskie kredyty zostały rozłożone na bardziej korzystne raty. A co więcej, Polska nawiązała kontakty handlowe z Kubą. Oprócz właścicieli zamku w Łańcucie byli również inni arystokraci na terenie Podkarpacia, którzy w jakiś sposób doprowadzili do odzyskania niepodległości i wnieśli tę swoją, taką można powiedzieć, małą cegiełkę w odzyskaną wolność. Jedną z najbardziej takich wielkich osób, niegdyś bardzo znanych, była osoba księcia Andrzeja Lubomirskiego, ordynata przeworskiego, który był również kuratorem literackim Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich w Lwowie. Był galicyjskim konserwatorem zapytków, politykiem, członkiem Rady Państwa w Wiedniu, posłem na Sejm Krajowy w Lwowie, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, samorządowcem, a przede wszystkim przemysłowcem. W ciągu 57 lat swojej kariery przemysłowca wybudował wiele zakładów przemysłowych. Przede wszystkim skupił się na cukrownictwie. Można powiedzieć, że był kontynuatorem pomysłów pierwszego ordynata łańcuckiego Alfreda Potockiego. Książę Lubomirski wybudował cukrownię w Przeworsku, która obroniła się przed złowrogą konkurencją ze strony Czechów i Austriaków. Powstał polski cukier od nowa. Ponadto w swoim życiu wybudował cukrownię w Żyżce na Bukowinie oraz w Chorodence nad Dniestrem. Oprócz tego zmodernizował swoją ordynację przeworską, która należała do najbardziej nowoczesnych. Wprowadził tam mechanizację rolnictwa, lokomobile. Wybudował fabrykę serów, przeworską fabrykę wódek, likierów i rumów księcia Andrzeja Lubomirskiego. Stolarnię, tartak, cegielnię przemysłową, która produkowała około 2 milionów cegieł rocznie. Ale to nie tylko oczywiście Przeworsk. W Lwowie przejął upadającą fabrykę Perkun, fabrykę maszyn i odlewnie, którą zmodernizował i rozbudował. To
to tam uruchomił, jeżeli nie pierwszy, ale jeden z pierwszych warsztatów dla samochodów w Galicji. Po odzyskaniu niepodległości wybudował fabrykę wyrobów gumowych kauczuk w Bydgoszczy. Fabryka, która produkowała dętki, opony dla samochodów, inne elementy gumowe. Dzisiaj fabryka ta znana jest jako Stomil Bydgoszcz. W czasie I wojny światowej książę Andrzej Lubomirski wspierał również uchodźców, którzy utracili dach nad głową bądź musieli uciekać przed ofensywą rosyjską. Był orędownikiem odzyskania niepodległości. Wsparł tworzenie polskiego radia, wsparł powrót armii generała Józefa Hallera do Polski. Był specjalistą do spraw gospodarczych podczas konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku. Ponadto książę Andrzej Lubomirski stworzył Centralny Związek Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego oraz Ligę Pomocy Przemysłowej. Instytucje, które miały służyć pomocą, radą polskim przemysłowcom, przedsiębiorcom oraz osobom, które chciały po prostu zainwestować swoje pieniądze w biznes. To troszeczkę było za mało. Potrzebny był kredyt. Taki istniał, ale był bardzo słaby, niewiele znaczący. Dzięki staraniom m.in. księcia Lubomirskiego w 1910 roku powstał Bank Przemysłowy we Lwowie. Pierwsza polska instytucja, która udzielała stricte kredytu inwestycyjnego. Dzięki tej instytucji w samych latach 1910-1914 bank wsparł aż 54 przemysłowców w Galicji. Można powiedzieć, że te instytucje były swego rodzaju polskimi inkubatorami przedsiębiorczości. Jego brat, książę Kazimierz Lubomirski, co prawda był związany przede wszystkim z Krakowem, ale pochodził z Przeworska i był pierwszym posłem Polski w Waszyngtonie w latach 1919-1922. To on zakupił gmach dla polskiej ambasady za 160 tysięcy ówczesnych dolarów. Za symbolicznego dolara przekazał ten gmach wolnej Polsce. W następnych latach Kazimierz Lubomirski był delegatem Polski przy Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Kolejną osobą pochodzącą z Podkarpacia była osoba księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy. Był to syn właściciela zamku w Krasiczynie. Już pod koniec XIX wieku przyjął święcenia kapłańskie, a następnie głosił kazania dla ludności polskiej na Górnym Śląsku. Później pojechał do Bośni, gdzie spotykał się z Polakami mieszkającymi tam i pracującymi. Przyjaźnił się z papieżem Leonem XIII oraz z Piusem X, który mianował go osobistym szambelanem do spraw Polaków w trzech zaborach. Na bieżąco informował go o sytuacji w zaborze niemieckim oraz rosyjskim. Szczególnie, że zarówno zaborca niemiecki, jak i rosyjski często prześladował naszych rodaków. Następnie Adam Sapieha został biskupem, organizował obiady dla potrzebujących, a w czasie I wojny światowej organizował zbiórki żywności oraz ubrań dla poszkodowanych. 3 listopada 1918 roku biskup Sapieha odprawił mszę dziękczynną za odzyskaną ojczyznę tuż po wyzwoleniu Krakowa. W 20-leciu międzywojennym był współorganizatorem Caritasu na województwo krakowskie. W czasie II wojny światowej zorganizował podziemne seminarium duchowne. Po II wojnie światowej walczył o niezależność polskiego kościoła w stosunku do władz Polski Ludowej i, co jest bardzo ważne, wymusił na Watykanie uznanie nowych polskich granic. W 1946 roku został kardynałem. I co jest bardzo tutaj ważne, książę kardynał Adam Stefan Sapieha był protektorem Karola Wojtyły, czyli przyszłego papieża Jana Pawła II. Ignacy Łukasiewicz co prawda nie był pochodzenia arystokratycznego, pochodził z zubożałej rodziny szlacheckiej,
był mocno związany z łańcutem. Odbywał tutaj praktyki u aptekarza Antoniego Swobody w latach 30. XIX wieku i mocno zaangażował się w działalność konspiracyjną. Był dwukrotnie więziony. Następnie zamieszkał we Lwowie, gdzie wynalazł i zapalił pierwszą na świecie lampę naftową. Pierwsza lampa przez niego skonstruowana została zapalona w aptece Mikolasza we Lwowie przy ulicy Kopernika. Następnie w szpitalu na Łyczakowie lampa naftowa została wykorzystana w sposób praktyczny podczas operacji. Następnie Ignacy Łukasiewicz udał się do Gorlic, do Krosna, gdzie budował od początku przemysł naftowy. Przez to Ignacy Łukasiewicz został zapamiętany jako prekursor przemysłu naftowego nie tylko w Galicji, ale również w całej Europie. Na tym pragnę zakończyć naszą wędrówkę po historii arystokracji i ziemiaństwa. Poprzez ten film pragnę Państwa zachęcić do zgłębiania wiedzy o lokalnej historii Podkarpacia w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednocześnie pragnę Państwa zachęcić do odwiedzania Muzeum Zamku w Łańcucie. Dziękuję.